Szanowni Państwo, wciąż systematycznie rozwijamy najnowsze osiedle w naszym mieście, osiedle 800-lecia. Mam tutaj na myśli oczywiście budowę mieszkań, które realizujemy my jako gmina, ale również prywatni inwestorzy. W ślad za tym musi pójść oczywiście cała infrastruktura związana przede wszystkim z drogami. Przede mną jest ulica Regana, a za moimi plecami kontynuacja jakby ulicy Regana i w tym śladzie, który dziś jest taką drogą czysto budowlaną, techniczną, zostanie przeprowadzona droga aż do ulicy Wierzejskiej. Pozwoli to dobrze skomunikować wciąż rozrastające się to osiedle, bo przypomnę, że już w przyszłym roku około 60 mieszkań my jako miasto oddamy do użytku, ale również budowane są mieszkania przez wspomnianych przeze mnie inwestorów prywatnych. Kolejne bloki to już na etapie koncepcji będą budowane właśnie przez nas w systemie TBS-u i dlatego też te rozwiązania komunikacyjne są bardzo ważne dla mieszkańców tego osiedla, ale również dla tych, którzy chcą przemieszczać się z północy na południe, a więc z ulicy Wierzejskiej do ulicy Sulejowskiej czy odwrotnie, bez konieczności wykonywania tej podróży, czy to przez osiedle Wyzwolenia, czy przez osiedle Wierzeje. Planujemy realizację tej inwestycji, ona jest wśród naszych planów inwestycyjnych na rok następny, 2021. Zabiegamy również o środki finansowe z funduszu inwestycji, rządowego funduszu inwestycji samorządowych. Mam nadzieję, że jakieś wsparcie w tym zakresie uda nam się wywalczyć i będziemy mogli wtedy realizować tę inwestycję, która, tak jak powiedziałem i to chcę jeszcze raz powtórzyć, jest niezwykle istotna z punktu widzenia rozwoju tej części miasta i właściwego funkcjonowania właśnie tego osiedla 800-lecia.